Cześć, tu MLG Karolol i dzisiaj bardzo krótki filmik, chociaż mam nadzieję, że filmik, który bardzo Wam pomoże. Chciałbym się skupić na jednym z perków, które możecie znaleźć w karabinach snajperskich, fusionach, shotgunach chyba też oraz rakietnicach. Jednak najbardziej polecam go na snajperka. Chodzi tutaj o perk Surplus. Co on robi? Teoretycznie daje nam więcej amunicji tylko do tej broni. Chociaż w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Co jest najważniejsze, Bungie zapowiedziało, że patch dopiero będzie przy premierze Taken King, więc jeszcze przez praktycznie miesiąc możecie się cieszyć z bugowanym perkiem, który bardzo Wam pomoże. A teraz krótkie przykłady. W obu sytuacjach, które teraz widzicie, mój Warlock ma na sobie Heart of Praxicfire, czyli przedmiot, który pozwala mu nosić więcej heavy. I w momencie, kiedy miałem przy sobie snajperkę, podniosłem 3 rakiety do Hunger of Crota. W momencie, kiedy nie miałem przy sobie snajperki, nie miałem żadnego surplusa na żadnej broni, podniosłem tych rakiet tylko 2. Różnica jednej rakiety, jednak pamiętajcie, Hunger of Crota nie ma Field Scouta, więc ta różnica nie jest duża, no ale zawsze istnieje. Teraz chyba coś najważniejszego, czyli Galahorn. Z samej zasady już do Galahorna zbieramy bardzo duże ilości amunicji, a tutaj najpierw przykład Tytana, gdzie właśnie oczywiście na początku mam Her Benevolence i tych rakiet podnoszę trochę mniej, ale 4, więc już jest duży progres. No i zobaczcie, jak to wygląda w momencie, kiedy podnoszę właśnie rakietę do Galahorna, mając Her Benevolence oraz właśnie Ruined Wingsy. Różnica w tym przypadku jest o wiele większa. 6 rakiet. Brakuje tylko jednej, żeby Tytan był całkowicie zapchany Galahornami po podniesieniu tylko jednej paczki. No właśnie, mając Ruined Wingsy, pamiętajcie, że paczki, które wypadają na ziemię, już mają większą ilość w sobie amunicji, więc możecie korzystać z tego egzotyka tylko po prostu, kiedy potrzebujecie nagle dużo heavy i po chwili możecie wrócić do swojego i spokojnie na innym egzotyku popodnosić wszystko w o wiele większej ilości. Czy perk Surplus ogólnie się przydaje? Oczywiście jak najbardziej. Jest to bardzo dobry perk właśnie, jak widzicie, na karabiny snajperskie, który pomaga nam o wiele więcej korzystać z heavy bez potrzeby używania paczek, syntez. Zdecydowanie polecam Wam wylosowania go na właśnie tej snajperce, którą Wam pokazałem, Her Benevolence, ponieważ po pierwsze możemy z niej korzystać praktycznie wszędzie na PvE, a snajperki, które teoretycznie mogą mieć tego perka, znajdziecie je w towerze. Niestety, ale przez swoje niskie obrażenia mogą być trochę ciężkie w użyciu. A Her Benevolence jak najbardziej sprawdza się dobrze praktycznie w każdych warunkach. To był MLG Karol, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku, do usłyszenia.